Kto pamięta, to nie potrzebuje przypomnienia, ale pewnie pewna część z Państwa nie pamięta tych wszystkich klipów pokazywanych w telewizji, jak to dobrze opłacani lekarze będą nas w świetnie wyposażonych szpitalach leczyć, jak dobrze opłacani nauczyciele będą doskonale uczyć dzieci, młodzież i tak dalej, i tak dalej. Otóż wszystko to była bajka. To wszystko było opowiadane z pełną świadomością, że niczego takiego nie zrobią. Oni to wiedzieli. Tyle wiedzieli. I dlatego można powiedzieć, że tak naprawdę program jest tylko po jednej stronie. Z drugiej strony jest antyprogram, czy antypis. Odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. Odsunąć Zjednoczoną Prawicę od władzy. To jest jedyny program naszych przeciwników. Miejmy nadzieję. Dziękuję. Właśnie w tym momencie mógłbym zakończyć wystąpienie. Ale jednak tego nie zrobię, jeśli Państwo pozwolą. Jeszcze kilka słów powiem, bo warto jednak powiedzieć o tym wszystkim, co jest w tej chwili ważne. Oni na swój sposób uzasadniają te swoje antypisowskie stanowisko. Otóż twierdzą, że to, co wydarzyło się w Polsce po roku 2015, to sam fakt przejęcia przez nas władzy, to coś niedopuszczalnego, coś, co likwiduje demokrację, a w każdym razie godzi w demokrację i zapowiada różne straszne rzeczy. Otóż tego rodzaju twierdzenie, które powtarzam, na początku było formułowane, kiedy jeszcze żeśmy w ogóle nic nie zrobili. Ma swoje uzasadnienie. Uzasadnienie w pewnym ich przekonaniu, ale także w pewnym planie politycznym, bo oni jednak pewne plany polityczne mają. Otóż ten plan polityczny zakładał, że w Polsce będzie przez wiele, wiele lat, czy wiele dziesięcioleci, po 89 roku tylko jedna elita. Czyli, że w istocie nie będzie demokracji. Bo nie każdy z nas musi studiować księgi na temat demokracji, ale ja akurat miałem taki zawód, że studiowałem. Otóż, żeby była demokracja, to musi być kilka konkurujących elit. A cały ten pomysł na władzę tej grupy opierał się właśnie na odrzuceniu tej zasady. I skoro myśmy tą zasadę, że jest tylko jedna elita, złamali, to z ich punktu widzenia to była zbrodnia. Z ich punktu widzenia to jest absolutnie niedopuszczalne. I to nieustannie powtarzają na różne sposoby. Oczywiście, kiedy mówią do społeczeństwa, to mówią to na, jeszcze raz powtórzę to słowo, różne sposoby z jakimiś tam uzasadnianiami. A to konstytucję łamiemy, a to z Unią Europejską się kłócimy, a to coś tam się źle dzieje i tak dalej, i tak dalej. No ale kiedy są bardziej szczerzy, kiedy nie wiedzą, że ktoś słucha, to wtedy już mówią inaczej. Wtedy pokazują, jaki jest ich rzeczywisty stosunek do społeczeństwa. Otóż to jest stosunek całkiem pozbawiony podstaw, ale jest to stosunek z góry, panów. Stosunek ludzi, którzy uważają, że z jakichś powodów należy im się tutaj panowanie. Że z jakichś powodów bliżej nieokreślonych są lepsi. Tą lepszość można by odnaleźć co najwyżej w tych wszystkich sprawach, o których już wspomniałem. No rzeczywiście nie wszystkich stać na najlepsze cygara i na dobre, bardzo drogie wina. To prawda. Ale poza tym, to ta lepszość jest naprawdę czystym wymysłem. Jest wymysłem tych, którzy po 89 roku
chcieli, żeby z jednej strony Polska przystosowała się do nowych czasów, bo tamte komunistyczne się kończyły i o tym wiedziano także w Moskwie, ale z drugiej strony, żeby tak naprawdę zmieniło się możliwie jak najmniej. Otóż to, co my robimy, to jest rzeczywiście wielka zmiana. To jest odrzucenie tego systemu. To jest przywrócenie demokracji. To jest przywrócenie demokracji i jednocześnie przywrócenie naszemu narodowi perspektyw. Perspektyw na to, że osiągnie to, co mu się należy. Nasz naród nie miał historycznego szczęścia. Ostatnie wieki przed wiekiem XXI były dla nas, poza incydentami, poza krótkimi okresami, bardzo nieszczęśliwe. Pozostaliśmy w tyle za zachodnią Europą. Dziś możemy to nadrobić. Możemy doprowadzić do tego, że Polska, jeżeli chodzi o poziom życia obywateli, poziom gospodarki, poziom różnego rodzaju standardów życia społecznego, życia gospodarczego, życia zbiorowego, będzie na równi, bo nawet może będzie jeszcze lepsza niż tamci. My mogliśmy iść w tym kierunku już niedługo po 1989 roku. Początek musiał być trudny, chociaż nie musiał być tak straszliwie trudny i tak straszliwie bolesny, jak to tam nam zgotował Balcerowicz. Ale dalej mogłoby już być przez wiele, wiele lat nieustannie lepiej. I to lepiej miałoby dotyczyć nie tylko pewnych grup, ale ogromnej większości społeczeństwa. Bo nigdy nie jest tak, żeby to dotyczyło wszystkich. Są ludzie, którzy z różnych powodów wypadają, można powiedzieć, z tej gry. Ale ogromna większość społeczeństwa mogła z tego korzystać. Polska mogła być dzisiaj w swoim rozwoju i społecznym, i gospodarczym, i duchowym, kulturowym znacznie dalej niż jest. A tylko ze względu na ten system, system, który został nazwany postkomunizmem, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Chociaż w ciągu ostatnich 4 lat mocno żeśmy się do przodu posunęli. Pytanie jest takie, czy będziemy posuwać się dalej, czy też znów się cofniemy. I to cofniemy nie do tego, co było, żeby było jak było, jak powiedziała pewna pani reżyser, tylko cofniemy się do czegoś znacznie gorszego. Bo to, co oni dzisiaj zapowiadają, to jest w istocie likwidacja demokracji, no bo skoro już nigdy Prawo i Sprawiedliwość nie będzie mogło dojść do władzy, to można osiągnąć wobec partii, która ma ogromne poparcie społeczne tylko metodami niedemokratycznymi. No i do tego dochodzi jeszcze ten inny element, ta inna sprawa, o której nie mogłem nie wspomnieć. My mamy, szanowni państwo, wielki plan. Nazwaliśmy go polską wersją państwa dobrobytu. Doszliśmy do wniosku, że po tych 4 latach sukcesów możemy pozwolić sobie na zarysowanie pewnej perspektywy dalej idącej, nie tylko na jedną kadencję, tylko na kilka kadencji. I że tą perspektywą jest właśnie doścignięcie Zachodu, najpierw tej przeciętnej Unii Europejskiej, dzisiaj mamy 71%, a później doścignięcie Niemiec, no bo to są nasi sąsiedzi, to jest w tej chwili najbogatszy z dużych państw europejskich, bo te mniejsze bywają od Niemiec bogatsze. I krótko mówiąc, to jest ten wzorzec, do którego w sposób naturalny się odnosimy. I to nie jest nasz wymysł, to nie jest tak, że to gdzieś w jakimś partyjnym gremium taki pomysł powstał. To uczeni z SGH, najbardziej renomowanej polskiej uczelni ekonomicznej, stwierdzili, że przy takiej polityce w ciągu 14 lat możemy doścignąć przeciętną Unię Europejską, czyli mniej więcej poziom Hiszpanii, Włoch, albo no może nawet trochę wyższy. Oczywiście z tej Hiszpanii, Włoch za ileś lat. A w ciągu 21 lat możemy dogonić Niemcy. I to jest tak, że wielu już nieuczonych, ale polityków, w tym nasz pełen energii, niebywale zdolny premier, uważa,
że możemy to zrobić szybciej. Przynajmniej trochę szybciej. Otóż... jeśli takie możliwości są, to trzeba je wykorzystać. Trzeba je koniecznie wykorzystać i cała nasza polityka, zarówno w sferze społecznej, jak i w sferze ekonomicznej, jak i w sferze kulturowej, do tego właśnie zmierza. Ale zatrzymajmy się na chwilę na tej sferze kulturowej. Dlaczego ja powiedziałem, że będzie gorzej? Nie tylko dlatego, że oni się odgrażają, że zlikwidują demokrację, chociaż oczywiście nigdy wprost tego nie powiedzą, ale to wyraźnie z ich słów wynika. Tylko dlatego, że oni forsują dzisiaj w Polsce także rewolucję kulturową. Tą rewolucję, która już zdarzyła się niestety w bardzo wielu, w prawie wszystkich krajach zachodniej Europy. Rewolucję uderzającą w podstawy całej naszej cywilizacji, cywilizacji chrześcijańskiej, walczącej tej wściekle, mówię o tej rewolucji z chrześcijaństwem. Rewolucję, która uderza w podstawy życia społecznego, a przede wszystkim tą podstawę podstaw, czyli po prostu w rodzinę. Ale uderza nawet w rzeczy najbardziej oczywiste i najbardziej naturalne. No, twierdzi na przykład się wraz w ramach tej rewolucji, że jest więcej niż dwie płcie, że mamy, szanowni państwo, nie tylko kobiety i mężczyzn, ale mamy także, no, niektórzy mówią nawet, że już 80 kilka. Ja się zgubiłem całkowicie. Inni, że 50 kilka. No tu są spory. I tą rewolucję, która uderza rzeczywiście w same podstawy podstaw naszej tożsamości, i to już nie tylko tożsamości polskiej, ale także tożsamości po prostu ludzkiej, tą rewolucję w Polsce dzisiaj się forsuje. I niezależnie od tego, że oni jednego dnia mówią jedno, a drugiego drugie, to w gruncie rzeczy to popierają i to jest oczywiste. Co więcej, oni twierdzą, że jeżeli my chcemy kiedyś tam za bardzo długi czas, bo oni uważają, że to musi być bardzo długi czas, osiągnąć ten poziom zachodniej Europy, to musimy się pod każdym względem, także pod tym względem do zachodniej Europy przystosować. To znaczy imitować po prostu to, co jest w zachodniej Europie, stać się tacy sami. Otóż nie musimy, szanowni państwo. Można zbudować. Zamożną, opartą o najwyższe standardy Polskę, można utrzymywać prawdziwą demokrację, taką, w której jest rzeczywista ta konkurencja, zachowując jednocześnie polską, europejską i chrześcijańską tradycję. I to jest, proszę państwa, właśnie nasz plan. My tą tradycję chcemy obronić. Chcemy obronić jednocześnie coś, co jest tej tradycji niesłychanie ważnym elementem. Mianowicie chcemy obronić wolność. Bo ta rewolucja godzi także, i to w sposób bardzo bezpośredni, wolność sumienia, wolność wyznania, wolność słowa, wolność nauki. Czyli krótko mówiąc, fundamentalne wolności związane z naszą kulturą i z demokratycznymi systemami politycznymi. To jest rewolucja przeciw wolności. Ja często przytaczam ten przykład bardzo nieodległego czasu, ostatnich tygodni dosłownie. Pewien uczeń w Szkocji został wyrzucony ze szkoły za to, że stwierdził, że jednak są tylko kobiety i mężczyźni. To jest, szanowni państwo, prawda oczywista. Różnice między kobietami i mężczyznami można rozpoznać już na poziomie komórki. Gdyby pobrać na przykład temu panu, który naprzeciw mnie siedzi, i tej pani komórkę i dać lekarzom z napisem NN, nieznane nazwisko, to oni bez trudu by stwierdzili, czyja jest męska, czyja jest tej żeńska. Wystarczyłoby z palca ją pobrać. Otóż, szanowni państwo, to nie może być tak, nie może być tak, żebyśmy się na to wszystko godzili.
żebyśmy się godzili na to szaleństwo, bo to jest, szanowni państwo, szaleństwo. I to szaleństwo, godzące wolność, musi być odrzucone. Powtórzę to, co mówiłem już wielokrotnie i to nie tylko w tej kampanii, ale już wiele lat temu. Polska musi pozostać wyspą wolności. I tylko Prawo i Sprawiedliwość to gwarantuje. Dziś niestety tak jest. My byśmy woleli, żeby było inaczej, żeby w Polsce była normalna, nie totalna opozycja. I żeby wszyscy byli zgodni co do pewnych podstawowych spraw. No ale jest tak, jak jest. I dlatego powtarzam, tylko Prawo i Sprawiedliwość gwarantuje wolność, gwarantuje demokrację, gwarantuje programy społeczne, gwarantuje postęp i gwarantuje także to, o czym ostatnio się tak często mówi i często krytykuje. To znaczy wzrost płac. Wzrost płac, bo właśnie nic innego jak wzrost płac to jest to dochodzenie do europejskiego poziomu. Oczywiście towarzyszyć temu musi wzrost gospodarczy. Otóż to, co my proponujemy, wzrost płacy minimalnej, najpierw do 2600 już od 1 stycznia przyszłego roku, później do 3000 za rok, później do 4 za kolejne 3 lata. Otóż to nie jest żaden pomysł wyborczy, czy wzięty gdzieś z sufitu. To jest, szanowni państwo, pomysł, który jest częścią planu rozwoju gospodarczego. Żeby następował rozwój gospodarczy, to musi być postęp techniczny, postęp technologiczny i postęp organizacyjny w przedsiębiorstwach. A kiedy on następuje? Wtedy, kiedy praca jest droga, albo przynajmniej stosunkowo droga. Bo jeśli jest tania, to po prostu się nie opłaca. A więc jeżeli my dążymy nie tylko tą metodą, bo to jest metoda administracyjna, ale także poprzez tworzenie rynku pracownika, poprzez ograniczanie bezrobocia do wzrostu płac, to jest część naszej polityki rozwoju. To jest część polityki, która ma doprowadzić do postępu. Oczywiście jednocześnie na bardzo różne sposoby.